Cieszymy się, że w całej Polsce powstają tablice, pomniki uczci naszych rodaków, którzy zginęli w Smoleńsku. Tego procesu nikt nie zatrzyma. Chociaż w Warszawie łatwiej jest postawić pomnik wrogowi Polski niż panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wiemy, kto jest temu projektowi niechętny. Ci ludzie będą żyć niesławie. Wcześniej czy później znajdą się na śmietniku historii. Nikt nie upamiętni ich tablicami i pomnikami. W rzymskiej uliczce, gdzie odnaleziono ciało zamordowanego premiera Włoch, Aldo Moro, do tej pory palą się znicze, nikomu to nie przeszkadza. 40 lat. Około. W Warszawie gaszono znicze strumieniami wody z węży strażackich. Trudno zapomnieć tego widoku. Dowód zdziczenia ludzi, którzy mają wielkie mniemanie o sobie. Ludzie bezideowi, niezdolni do jednoczenia narodu, niezdolni do obrony interesów narodu. Ludzie mali, małostkowi, zawistni. Egoiści zapatrzeni tylko we własne interesy. Ludzie opierający życie nie na prawdzie, lecz na sitwach, układach, niekończących się interesach. Pewnego dnia poniosą małą urnę z prochami, a z ludzkiej pychy pozostanie tylko garstka popiołu. Ludzie mali, którzy staną z pustymi rękami przed Bogiem. Sapientis est ordinare. Rzeczą mądrości jest porządkowanie spraw społecznych, publicznych. Pan prezydent porządkował sprawy polskie, chociaż towarzyszyła mu nagonka, nienawiść, szczucie, pogarda ze strony wielu wpływowych środowisk. Szerzej o tym informuje książka pod wymownym tytułem Przemysł pogardy. Świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński służył naszej ojczyźnie, tego mu nigdy nie zapomnimy i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Pomódlmy się w intencji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło dziękuję w stanie najdzieście. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Trzeba powiedzieć o sukcesie i bardzo proszę, pozwólcie Państwo, że przekażę słowa wdzięczności i podziękowania od tego z prezydenckich ministrów, który był mu bardzo bliski, od tego z prezydenckich ministrów, który bardzo często tutaj był z nami i od tego, który od 25 maja, to właśnie też dzięki sporej części Państwa tutaj stojących, został naszym przedstawicielem w Europarlamencie, od Pana ministra Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tych wyborach parlamentarnych. Pan minister jest dzisiaj w Brukseli, nad czym oczywiście ubolewamy, ale przy następnej miesięcznicy. I pozwólcie Państwo, że zacytuję jego słowa i to jest jakby też przesłanie dla niego samego. To jest jakby coś, czego mu serdecznie życzymy. Rola Parlamentu Europejskiego jest ogromna, stąd także duża rola europosłów. To były ważne wybory. Trzeba, żeby Polska miała w Parlamencie Europejskim takich przedstawicieli, którzy uważają, że ich absolutnym obowiązkiem jest służenie Polsce, którzy słuchają swoich rodaków, którzy są nastawieni na obronę polskiej tradycji, polskiej kultury, a przede wszystkim na obronę, ale i reprezentowanie i forsowanie w instytucjach europejskich, oczywiście w Parlamencie Europejskim przede wszystkim, ale też w innych instytucjach Unii Europejskiej interesu polskiego. Proszę Państwa, pan euro już dzisiaj deputowany, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Duda, zdobył 97 996 głosów. Pan profesor Ryszard Legutko 81 201 głosów. I pani senator, była już senator Beata Gosiewska, reprezentująca może bardziej region świętokrzyski, ale jesteśmy we wspólnocie okręgu wyborczego z ziemią świętokrzyską, 50 332 głosy. Proszę Państwa, trzeba pogratulować całej trójce naszych posłów, w szczególności oczywiście panu posłowi Andrzejowi Dudzie, który jest liderem naszego środowiska, jak się okazało, a startował z numerem drugim, przypomnę. I wielokrotnie był z nami tutaj. Proszę Państwa, dopowiem tylko, że kolejne dwie msze święte, 10 lipca i 10 sierpnia, zamówiło Stowarzyszenie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, którego pan poseł jest założycielem. I za to też chciałem podziękować. To jest miłe i piękne, kiedy możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy tutaj razem we wspólnocie obejmującej nie tylko kilka, czy nawet kilkanaście grup stowarzyszonych, ale właśnie takich z nas, którzy przychodzą tutaj, choć są niezrzeszeni, ale uważają te comiesięczne spotkania za dużą wartość. Ta wspólnota, którą tutaj tworzymy, jest wspólnotą, którą należy umacniać. Proszę Państwa, te 4 lata tutaj przepracowane pod krzyżem dało rezultaty. My stoimy tutaj z nadzieją, właściwie w jakimś sensie uradowani tą wygraną, z nadzieją, że to jest trend, że to jest tendencja wznosząca, że na jesieni, kiedy jeszcze więcej z nas będzie zainteresowana, kto obejmie władzę w Krakowie, w Radzie Miasta, jako prezydent, w sejmiku województwa, będzie nas więcej i ten sukces będzie pełniejszy. No, wszystkie sondaże na to wskazują, to ważne. Ale żeby tak było, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Żeby było tak troszkę na słodko i troszkę na kwaśno. Ale proszę Państwa, z miłością, o którą prosił ksiądz prorok Suchacki. To jest z miłością. Proszę Państwa, 10 stycznia, 10 lutego, marca, szczególnie kwietnia i pozostałe miesiące, daty tego typu, każdy 10, to powinna być w Krakowie data uświęcona. Podobnie 18 kwietnia
i 18 czerwca. Takich, proszę Państwa, 14 dni. I dlatego ja bym się zwracał z apelem, nie urządzajmy wtedy w naszym mieście. My, prawa strona sceny politycznej, innych spotkań, innych uroczystości, zgromadźmy się tutaj, bądźmy tutaj wszyscy. Jeżeli ktoś czuje potrzebę zostać dopuszczonym do głosu przy krzyżu, proszę Państwa, nigdy nie stawiamy tego temu tamy. Spróbujmy, bo wtedy pokażemy naszą solidarność. Tylko przez te 14 dni pozostałe będą do naszej dyspozycji. Nie ma miejsca ważniejszego niż Wawel. Nie ma ważniejszego niż Katedra Narodu, w której cieniu stoimy. Nie ma nic ważniejszego niż sarkofagi naszych królów, dowódców, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dam tylko jeden przykład, chociaż na dzisiaj mam ich trzy, ale dam jeden. Nie przesadzajmy z tą krytyką. Muzeum Armii Krajowej. Ponieważ na Krakowie Niezależnym zamieściłem trzy odbywające się tam imprezy, uroczystości, spotkania, poprosiłem, żeby na stronie Muzeum Armii Krajowej zamieścić ogłoszenie o tym, że spotykamy się tu co miesiąc, że pamiętamy. Otrzymałem od pracownika muzeum, który jest szefem takiego zespołu do spraw edukacji, promocji i projektur pana Piotra Koziarza następującą odpowiedź. Dziękuję bardzo za ogłoszenie naszych wydarzeń. Z przyjemnością będę przekazywał również Państwa informacje, ale z zastrzeżeniem, że Muzeum AK stara się być i w założeniach jest apolityczną placówką kulturalną. Proponowane przez Pana wydarzenie jednoznacznie łączy się lub kojarzy politycznie, a jednocześnie nie łączy się bezpośrednio z tematyką podejmowaną w muzeum. Koniec cytatu. Proszę Państwa, śmierć polskiego prezydenta lecącego, by oddać hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez Rosjan w Katyniu i innych miejscach rosyjskiej kaźni, nie łączy się bezpośrednio z tematyką podejmowaną w tym muzeum. Pytacie Państwo, dlaczego śpiewamy Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Śpiewamy ją wbrew takim kłamstwom i obiecuję, że nie będę w tych ważnych, świętych dla Krakowa dniach, każdego 10 oraz 18 kwietnia i 18 czerwca dawał już na portalu żadnych innych ogłoszeń. Dość tego bałaganu i udawania, że nic się nie dzieje. Jedność oznacza jedność i nie może być anarchią. Mam nadzieję, że Państwo mnie w tym wesprą i poprzez rozmowy, polemiki, dyskusje spróbujemy wreszcie coś zrobić razem. Jacek Smagowicz z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jako pierwszy. Bardzo proszę. Szczęść Boże, wspólnoto polska, katyńska, smoleńska. Szczęść Boże. Ostatnio pan prezydent od czekolady świętował święto Solidarności bez Solidarności. Dlatego pojawiliśmy się tutaj bez pana prezydenta od czekolady. Nasz niezależny samorządny związek zawodowy ma dwóch świętych patronów. Jednego wymienił już Mirek, święty Jan Paweł II. Ale mamy również błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i posłuchajmy, co on by powiedział Olbrychskiemu prosto w twarz, gdyby miał to szczęście, żeby jeszcze żył. Na pewno by nie chciał być z księdzem Rymańskim, tam gdzie był. Tylko naród, wolny duchowo i mówiący prawdę, może trwać i tworzyć dla przyszłości. Nie możemy zadowalać się prawdami powierzchniowymi, propagandowymi i narzucanymi gwałtem. Myślę, że to by powiedział. Minione 25-lecie pokazało, jak gruba kreska uruchomiła prywatę i bezkarność władz, szkodząc państwu i narodowi. Ale mamy inne grube kreski z ostatnich tygodni. Druga gruba kreska, urzędowe kłamstwo o Smoleńsku, podzieliło naród. Trzecia gruba krecha, tak zwany pochówek z honorami Bandziora, bez honoru, pomieszała bardzo wielu ludziom dobro ze złem
i miłosierdzie ze sprawiedliwością. Niestety dotyka to nawet najbardziej uczonych ludzi w tym kraju. Czwarta grupa krewska o okrągłym stole, o wolnych wyborach ukryła prawdę o tym, że III Rzeczypospolita została zbudowana na kłamstwie i krwi. Nie wspomnę tu tylko mordowanych seryjnie kapłanów, kiedy dogadywano kontrakt w Warszawie. Zlikwidowano dobro wspólne Polaków na rzecz liderów SLD, Unii Wolności i Platformy. Za to odpowiadają wspólnie Mazowiecki przed Bogiem, Michnik, Tusk i Komorowski. Ja pamiętam, odczytałem wiele, miałem w domu też milicjantów obywatelskich poszkodowanych przez tak zwanych robotników. Ale ja pamiętam, i wyrazem temu też pamiętacie, o nocnych pogrzebach, workach nylonowych, żołnierzy wyklętych, robotników Wybrzeża, Wujka. I patrząc na pogrzeb zbrodniarza w świetle Jupiterów, trzasku salwy honorowej i jazgotu mediów gównianego nurtu, chciałem pozdrowić razem z wami dzielną dziewczynę z Gorzowa, Marysię Sokołowską. Podziękujmy jej za słowa o zdrajcy. Dziękuję. Ona powiedziała prawdę, którą się mówi w wielu domach, w instytucjach się boją mówić o tym, bo się boją, że pracę stracą, też to rozumiem. Ale nie można tak dalej. Jeżeli każde miasto będzie miało jedną Marysię Sokołowską, młodzi ludzie mogą się koło niej grupować i tego sobie życzymy nawzajem. Marysia powiedziała prawdę straszną. Żyjemy w państwie zdrady. W państwie zdrady, której początkiem stał się okrągły stół i tak zwane wolne wybory. Później obalono, przypominam, rząd Jana Olszewskiego i dokonano zamachu na świętej pamięci prezydencie profesorze Lechu Kaczyńskim. I to jest drobna sprawa dla członków związku i tej grupy, którą my tu reprezentujemy. I Wojtek Grzeszek, który też teraz mówi o solidarności w innym miejscu, dlatego go nie ma. Obchodzono święto solidarności bez solidarności. Jak kłamali, tak kłamią. Ja to nazwę po imieniu. Obchodzili święto kolaboranta. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu Jackowi Smakowiczowi. Proszę państwa, ja tylko doczytam ostatnie zdanie z tego listu, który przewodniczący Solidarności pan Piotr Duda do nas napisał, bo to list otwarty. Oficjalne państwowe obchody 25. rocznicy 4 czerwca 1989 roku bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących w odwecie za walkę Solidarności o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha, solidarności i wolności. Nie ma wolności bez solidarności. Dziękujemy bardzo za to wystąpienie wiceprzewodniczącym panu Henrykowi Łabędziowi, panu Jerzemu Smole, za to, że są z nami. Bardzo proszę, ci, którzy walczyli o wolną Polskę już w latach 70. i 80., reprezentowani tu dzisiaj także przez Związek Konfederatów. Pan Krzysztof Pustelny. Szanowni państwo, niecały tydzień temu Platforma Obywatelska i cały obóz Magdalenkowo-Okrągłostołowy świętował 25 lat wolności z okazji wyborów w 35% demokratycznych, a w 65% pod dyktatem Jaruzelskiego. To po tych wyborach Jaruzelski groził, że jeżeli rozliczy się jego i ekipę komunistów, to aureole spadną z głów, mając na myśli fakt bycia agentami znaczącej części przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego przy Wałęsie agencie Borku. Wtedy właśnie Jaruzelski i Kiszczak w porozumieniu z Geremkiem, Wałęsą i Michnikiem zmieniali PRL w bisową wersję z rządami agentury SB z dawnej opozycji i Solidarności z postkomuną. Dobranoc też w
trochę użytecznych idiotów, a później dołączyły resortowe dzieci. Bo chociaż wciąż się twierdzi, że umów nie było z komuną, to Geremek jasno mówił wtedy, że pacta sunt servanda, że umów należy dotrzymywać, że były jednak umowy. PO, PSL i postkomuniści świętowali 25 lat wolności, ale była to wolność dla zdrajców, katów, agentów i kłamców. Nikogo nie rozliczono za zbrodnie. Zadbali o to sprzedajni sędziowie. Od ostatnich 7 lat dba o to Platforma Obywatelska, którą trafniej byłoby nazywać Platformą Targowicką. Wciąż Platforma rozpościera parasol ochronny nad komuną, nad pomnikami sowieckiego okupanta, nad złodziejami, a nawet nad głównym zbrodniarzem PRL-u, Wojciechem Jaruzelskim. Ten parasol zadziałał nawet po śmierci Jaruzelskiego, który całe swoje życie zdradzał Polskę dla Moskwy i nie zawahał się wydawać rozkazów zabijania Polaków. W nagrodę za życie pełne zdrady Komorowski zorganizował mu pogrzeb państwowy na cmentarzu wojskowym na Powązkach z honorami, z kompanią honorową, z orkiestrą wojskową i z setkami policjantów, którzy bronili komunistów, esbeków i ich agentury przed gniewem protestujących. Bo tą decyzją o pogrzebie państwowym z honorami napluto nam wszystkim w twarz. W tej sprawie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych wydało specjalne oświadczenie, które teraz pozwolę sobie odczytać. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie stanowczo potępia zorganizowanie państwowego pogrzebu z honorami wojskowymi zdrajcy, agentowi sowieckiemu i zbrodniarzowi komunistycznemu Wojciechowi Jaruzelskiemu na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Trzecia RP w osobach prezydenta Bronisława Komorowskiego, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz podjęła podłą i obelżywą decyzję w stosunku do tysięcy ofiar kilkudziesięcioletniej zbrodniczej działalności Jaruzelskiego podporządkowanej całkowicie interesom Moskwy. Ofiary Jaruzelskiego to żołnierze niezłomni chowani w dołach śmierci, to zaszczeleni robotnicy, kobiety, dzieci, uczniowie i uczennice z grudnia 1970 roku chowani po kryjomu bez księdza w nocy w obecności nielicznych członków rodzin, którym pozwoliła Służba Bezpieczeństwa na uczestnictwo. To setki zamordowanych przez SB i ZOMO w stanie wojennym. Nie wolno również zapomnieć, że na jego rozkaz oddziały Ludowego Wojska Polskiego wkroczyły do Czechosłowacji w 1968 roku i wspólnie z wojskami sowieckimi uczestniczyły w okupacji tego kraju. Nam wszystkim, kombatantom i weteranom walki o niepodległą Polskę, rodzinom ofiar i polskim patriotom, prezydent Bronisław Komorowski et consortes tą decyzją plunęli w twarz. Przeciwko takiemu pogrzebowi wypowiedział się prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, organizacje kombatanckie i represjonowane i organizacje studenckie. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wypowiadając się przeciw pochówkowi Jaruzelskiego na Powązkach, stwierdził, że nigdy nie był on żołnierzem Wojska Polskiego. Służył stworzonej przez Stalina u boku Armii Czerwonej formacji o zbliżonej nazwie. Niestety prezydent Komorowski nie wycofał się z tego haniebnego pomysłu, bo jak powiedział, majestat państwa umacnia szacunek do prezydenta. Czy także ma umacniać szacunek do zbrodniarza i prezydenta PRL,
bo na pewno nie był on prezydentem III RP. Dlatego mimo zmobilizowania przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza setek policjantów do siłowej pacyfikacji patriotów musiało dojść do ostrego protestu społeczeństwa, bo czas jeszcze nie zagoił ran, a już zrehabilitowano zdrajcę. Protestujący ratowali honor narodu zdradzonego kolejny raz przez rządzącą ekipę Tuska i Komorowskiego, która zachowała się jak komunistyczne władze. Posłuszna władzy prokuratura rejonowa Warszawa-Żoliborz prowadzi teraz śledztwo w sprawie protestów na cmentarzu, chcąc zniszczyć represjami prawdę i patriotyzm, tak jak to robili komunistyczni prokuratorzy w stanie wojennym. Dlatego Porozumienie apeluje do prokuratora generalnego o natychmiastowe zaprzestanie tych śledztw. Dla Porozumienia najważniejszym celem jest dobro Polski. Dlatego wzywamy po raz kolejny władze III RP do zaprzestania działań dzielących Polaków i zaprzestania represji. Podpisali sekretarz Porozumienia i przewodniczący Porozumienia. Dziękuję. Ogromne dzięki hołd tym z Państwa, którzy byli w Warszawie i zaprotestowali przeciwko temu haniebnemu wydarzeniu. Proszę Państwa, oczywiście w takiej chwili, jak zwykle pod krzyżem, nie może zabraknąć apelu klubów Gazety Polskiej, przygotowanego i czytanego już w 380 klubach, jak podawały materiały pozjazdowe, bo klubowicze mieli właśnie teraz swój zjazd, z którego co dopiero w niedzielę przybyli. Apel klubów Gazety Polskiej. Po raz 50. spotykamy się w setkach miejsc w Polsce i na świecie, by przypomnieć opinii publicznej o tragedii Polaków, którzy 10 kwietnia 2010 roku stracili swojego prezydenta i elitę narodu. Głęboka rana zadana nam ponad 4 lata temu nie może się zabliźnić, gdyż do dzisiaj władze uczciwie nie zbadały przyczyn katastrofy. Cały czas podejmowana jest też walka z pamięcią o zabitych w czasie tragedii nad Smoleńskiem. Dzisiaj przypominanie całemu światu o tej zbrodni ma jeszcze inny, głęboki sens. Musimy uświadomić ludziom, że Polska była jedną z pierwszych ofiar agresji reżimu panującego w Moskwie. Mimo naszej przynależności do NATO i gwarancji bezpieczeństwa nie zapobieżono atakowi na wojskowy samolot z polskim dowództwem państwa i armii na pokładzie. To, że władze nie chciały pomocy państw sojuszniczych, nie zmienia faktu, że Polacy wcześniej czy później o taką pomoc zwrócić się muszą. Atak na samolot prezydenta był atakiem na polskie państwo. Rządzący w Moskwie dostarczyli ostatnio opinii publicznej świata wystarczająco dużo dowodów na to, że są zdolni do każdej zbrodni, nawet do takiej. Tymczasem władze w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy zaufały im tak, jak gdyby to byli nasi najbliżsi sojusznicy. Ta hańba zostanie na elitach władzy już na zawsze. Kluby Gazety Polskiej. Proszę Państwa, pewnie dlatego tutaj jesteśmy. I za miesiąc, 10 lipca, będziemy także. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał laskiem. Szablon.
się